Groźnie wyglądające zdarzenie miało miejsce na drodze S3 relacji Lubin-Legnica. Kierujący samochodem osobowym marki Peugeot nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechał na pobocze, a następnie wjechał do rowu, auto jego dachowało. Kierowca trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Drugie zdarzenie drogowe miało miejsce około południa. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że autobus miejski w okolicy ulicy Mickiewicza potrącił 85-letnią mieszkankę Lubina. Kobieta z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Przyczynę i okoliczności tego zdarzenia wyjaśni policyjne śledztwo.